Ruszamy na spotkanie z Janem Pawłem II. O, zaraz pokażę. Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Jest Warszawa, 8 czerwca 1991 roku, ale temat jest nie czerwcowy, a majowy, bo nawiązuje do 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 maja. Naucz nas być wolnymi. Ambrozjańskie słowa hymnu Te Deum Laudamus, wspaniałe dziedzictwo Kościoła pierwszych stuleci, rozbrzmiewały tu, w tej katedrze, w dniu 3 maja 1791 roku. Dwa wieki temu nasi przodkowie, ci, którym zawdzięczamy dzieło Konstytucji, w tym dniu uchwalonej pod przewodnictwem króla Stanisława Augusta, przynieśli owoc swych prac przed Twe ołtarze. Święty Boże, święty, mocny, święty, a nieśmiertelny Boże, ojców naszych, Przenajświętszy nasz Ojcze. W ten sposób dali wyraz przeświadczeniu, że Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, ustawa rządowa, jako dzieło ludzkie winna być odniesiona do Boga. Słuchajmy, Jan Paweł II. Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, jako dzieło ludzkie winna być odniesiona do Boga. Temu dali wyraz twórcy Konstytucji 3 maja. Do Boga. On jest najwyższą prawdą i sprawiedliwością. Trzeba, aby prawo ustanowione przez człowieka, przez ludzki autorytet ustawodawczy, odzwierciedlało w sobie odwieczną prawdę i odwieczną sprawiedliwość, którą jest On sam, Bóg nieskończonego majestatu, Ojciec, Syn i Duch Święty. Nasi przodkowie przed 200 laty dali temu wyraz w warszawskiej katedrze świętego Jana. My przychodzimy dziś na to samo miejsce nie tylko po to, aby przypomnieć tamto wydarzenie, przychodzimy równocześnie po to, aby przenieść w naszą epokę tę samą troskę, która wtedy nurtowała twórców trzeciomajowej konstytucji, tę samą troskę o dobro wspólne Rzeczpospolitej, tę samą odpowiedzialność. Dlatego nasze Te Deum, hymn uwielbienia dla Boga, przechodzi w żarliwą modlitwę, naprzód dziękczynienie, a potem błaganie. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię, daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez Morze Czerwone, naucz nas być wolnymi. Tak modliliśmy się w tej katedrze przed chwilą, pełni troski o dzień dzisiejszy i o przyszłość ojczyzny, mając przed oczami ustawę rządową znaną pod nazwą Konstytucji 3 maja. Nie sposób nie dziękować Bożej opatrzności za to, że dokument taki stanął u progu ostatnich 200 lat naszego historycznego bytowania. Zdumiewa on, posłuchajmy, co według Ojca Świętego Jana Pawła II było ważne w tej Konstytucji. Zdumiewa on dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrości. Przemawia w nim dusza narodu, a raczej wielu narodów, które stanowiły wraz z Polakami ówczesną Rzeczpospolitą. Narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko od zewnątrz, ale także z wnętrza własnych poczynań i działań. Umiłowanie wolności przerodziło się w nadużycie wolności. I oto twórcy Konstytucji odkrywają ten zbiorowy obowiązek, jakim musi się stać całe społeczeństwo, jeśli chce zabezpieczyć swą wolność i swój byt. Jeszcze raz posłuchajmy. Umiłowanie wolności przerodziło się w nadużycie wolności. I oto twórcy Konstytucji odkrywają ten zbiorowy obowiązek, jaki musi stać się całe społeczeństwo, jeśli chce zabezpieczyć swą wolność i swój byt. Po upływie 2 wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu. Odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 maja, w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości, była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim,
bo ten byt został zapisany w słowach Konstytucji 3 maja, a słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą. Słowa tej prawdy okazały się twórcze i stwórcze. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w odnowę jej oblicza, pod tchnieniem tego ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 maja. Papież Pius VI przesłał dla króla i twórców Konstytucji 3 maja błogosławieństwo i wyrazy głębokiego uznania. Dzisiaj staje wśród was syn tej ziemi, którego Chrystus powołał jako następcę świętego Piotra na rzymskiej stolicy w naszych czasach. Przeżywa on tamto wydarzenie sprzed dwóch wieków równocześnie jako jeden z was. Tradycja 3 maja należy do dziejów jego duszy, podobnie jak należy do dziejów duszy wszystkich rodaków. Jan Paweł II, rok 1991. Co jeszcze na koniec mówi, wspominając Konstytucję 3 maja? Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć. Boga Rodzico Dziewico, Ty, którą ośmielamy się od stuleci nazywać Królową Polski, w szczególności w dniu 3 maja. W tym świętojańskim sanktuarium stolicy, które przed dwoma wiekami słyszało te deum naszych przodków, w dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja, stajemy dzisiaj u progu III Rzeczypospolitej. Staje naród i parlament, prezydent państwa i rząd. Niech ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej konstytucji, ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej. Dla dobra wszystkich ludzi i chwała Boga samego. Tak 29 lat temu, podczas czwartej pielgrzymki do kraju, mówił mi o tym się Jan Paweł II.